4 grudnia w Barbórkę górnicy z Koła Górników w Kaczycach, delegacje oraz zaproszeni goście spotkali się przed pomnikiem upamiętniającym kopalnię węgla kamiennego Morcinek. Fedrowała zaledwie 12 lat. Ostatni wagon z węglem wyjechał stąd w 1998 roku. Kopalnia była rozwojowa. Załoga dogrywała się przez te lata i miała perspektywy, no, ale stało się tak, jak stało, że nie najweselsze wspomnienia. Dłużej trwała budowa, jak funkcjonowanie tej kopalni, także to jest przykre bardzo. No, kopalnia rodzinna, tak się można powiedzieć. Podobnie jak przedmówca mój mówi, tak wszyscy się tu dogrywali, można powiedzieć, my się dograli, no i potem przyszły takie smutne czasy. Była bardzo dobra atmosfera, przyjacielska, naprawdę była dobra załoga. Ja przede wszystkim najbardziej wspominam dobrze załogę i z tymi ludźmi, z którymi pracowałem, do dzisiaj się spotykamy. Natomiast sama kopalnia, którą bardzo blisko mieszkam, mi się podobała jako obiekt. Fajny obiekt, super. I kiedy likwidowano, to troszeczkę było żal, bo to wszystko nowe, nie pordzewiałe, nie stare. Jak żeśmy przyszli na inne kopalnie, to zupełnie inaczej wyglądało. To same łaźnie jak wyglądały bardzo brzydko, według tego, jak to wyglądało tutaj. Likwidacja kopalni Morcinek wpłynęła na funkcjonowanie całej gminy. Bieda wtedy wstąpiła w Kaczyce, to trzeba oficjalnie powiedzieć, bo jeden pracownik górnik na pewno utrzymuje rodzinę, to 4 czy 5 osób. Kiedyś tu górnicy stąd jeździli po kopalniach, nawet Dębieńską mój też jeździł na przykład, to daleko było naprawdę, a tu naraz kopalnia powstała, było fajnie, było wszystko okej. Wcześniej gorsze warunki. Nie warunki geologiczne, ale warunki finansowe jakoś ustali jeszcze do dzisiejszego czasu. Tablica oraz pomnik upamiętniający KWK Morcinek to dla górników ważne miejsce. W tym roku uzupełnione zostało o tablicę informacyjną na temat kopalni. W końcu mamy kompletny ten pomnik, to miejsce. I to mnie cieszy, że kto przyjdzie tu nawet za 10 lat czy za 50 lat, będzie wiedział, kto to postawił, o co tym ludziom chodziło i co to ma miejsce przypominać. 1978 rozpoczęcie budowy kopalni. 1998 podjęto decyzję o jej likwidacji. Tej kopalni już nie ma, ale pozostaje w pamięci i sercach tych, którzy tutaj pracowali. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego OX.pl Marta Szymik-Telesz.